OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy o zaufaniu, ekstremalnych przeżyciach i pokonywaniu własnych barier. A moim gościem jest ratownik medyczny, podróżnik, sportowiec, pomysłodawca OSHI SLIDE Challenge Korony Wodospadów, Dariusz Pachut. Witam. Witam serdecznie. Darek, powiedz, czy wszystko ok u Ciebie? Tak, jak najbardziej. To jest takie pytanie, którym zawsze zaczynamy ten podcast, bo to jest ważne pytanie, żeby zadawać sobie między sobą, czy wszystko ok, czy wszystko gra. Ale tak się zastanawiam, czy jak się przeżywa takie skrajne, ekstremalne emocje, to czy potem, jak wraca do codzienności, nie masz jakiegoś niedosytu? Nie. Wydaje mi się, że nawet jestem pewny tego, że chce się wrócić do domu. Z takiej ekstremalnej wyprawy człowiek jest troszkę zmęczony psychicznie ze względu na całe zagrożenia, na całą tą intensywność tych dni, więc powrót do domu zawsze jest bardzo miły. A po paru dniach jest tak, że coś nowego gdzieś w głowie chodzi? Po tygodniach. Aha, po tygodniach. Po tygodniach. Czyli można jeszcze odpocząć. Okej, okay, to najpierw na początku naszej rozmowy chciałabym, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom i widzom, co to jest OShi Slide Challenge, bo brzmi super. Można sobie gdzieś pozjeżdżać, poślizgać się? Projekt OShi Slide Challenge ma na celu zjazd 10 najwyższych wodospadów na świecie na linach. Czyli tak zwany rappelling, ale zanim zjeżdżamy, trzeba się na niego dostać różnymi sposobami. W naszym projekcie jest 10 najwyższych wodospadów. Najwyższy Salto Angel, który udało nam się zdobyć w 2019 roku, aktualnie z listy skreśliliśmy już cztery, i prawdopodobnie uda nam się w następnym roku jeszcze trzy dołożyć do naszej listy. Powiem ci, że jak się o tym słucha, no to brzmi tak przyjemnie i lajtowo. Może no fajnie zjechać z wodospadu. No Brzmi to lajtowo na miejscu, jest mniej lajtowo, mm -hmm. ale całkiem sympatycznie. Mega dużo przygód, mega dużo pracy przy tym i na pewno niezapomniane wspomnienia. To przejdźmy na przykład pierwszy wodospad, na który wspinaliście się i z którego zjeżdżaliście. Był to Salto Angel w Wenezueli, wysokość 979 metrów, był to rok 2019, w lutym polecieliśmy, wtedy była pora sucha w Wenezueli, w najgorszym momencie, jakim mogliśmy lecieć, jeżeli chodzi o politykę Wenezueli, dwóch prezydentów. Na jednym stołu. Inflacja, Inflacja 1-3 miliona procent, ale paliwo mieli za darmo. Tylko bardzo duże koleki, no bo wcześniej paliwo kosztowało 16 groszy do pełna, niezależnie jakim samolotem przyjeżdżamy. W momencie, kiedy my przylecieliśmy, już było po prostu za darmo. No ale. To tak naprawdę jedyna przyjemna rzecz, jaka mogła spotkać mieszkańców Wenezueli. Bardzo duże bezrobocie, mało tego w momencie, kiedy my byliśmy w dżungli, już wtedy przez 5 dni był blackout, nie było prądu w ogóle. Prezydent Maduro oczywiście oskarżył Amerykanów o jakiś zamach. Okazało się, że sam wyłączył elektrownię. I tak na przykład w samym Caracas bo ponad 500 napadów w ciągu jednej nocy no nie było telefonów, no bo się w końcu rozładowały, tak, pięć dni to trochę długo nie było paliwa, no bo pompy paliwa elektryczne e, alarmy nie działały kamery nie działały e, my wiedzieliśmy, może nie bezpośrednio, ale po, e, jak wygląda napad na bank, no tak naprawdę pieniądze zostały, a zostały skradzione szuflady kamery i biurka, bo wtedy pieniądze nie miały, boliwar nie miał znaczenia praktycznie żadnego i był potrzebny tylko kolumbijskiej mafii, kartelom żeby prać te pieniądze i drukować dolary Niesamowite to jest. Także. To aż trudno sobie wyobrazić. No, bardzo trudny to był moment yy, w tym kraju, nawet po wylądowaniu. My staraliśmy się o pomoc Interpolu na miejscu, bo wiedzieliśmy, że najtrudniejsze dla nas będzie to przebicie przez dżunglę yy, ludzką. Miejską. Miejską, dokładnie tak. Tam, gdzie żyją ludzie, to będzie najtrudniejsze. Potem jak dostaniemy się do dżungli, tej zielonej, dzikiej, to będziemy bezpieczniejsi dużo, nie, zważając na to, że są tam yy, dzikie zwierzęta, anakondy. To jesteśmy. Jest to dla nas większy komfort niż bycie wśród tych ludzi, tych złych oczywiście. E, udało nam się uzyskać wsparcie Interpolu. Napisałem do MZ list też na temat e, sytuacji w Wenezueli. E, w momencie wylądowania jak włączyłem telefon, internet, dostałem maila z MZ-u, żebym nie leciał, ponieważ możemy tam zginąć. Na co odpisałem, że super dziękuję za informację. Właśnie wylądowaliśmy. To bardzo miły początek tej wyprawy, no ale udało wam się przejść przez te miejskie. Dżunglę, a potem jak wygląda dalsza część takiej wyprawy? W momencie, kiedy wylądowaliśmy w Urujen, w ostatnim miejscu, jakby cywilizacyjnym dżungli amazońskiej w Wenezueli, czekał nas ośmiodniowy trekking. Mieliśmy tam gajdę Jupiego, który. Hmm, który załatwił nam miejscowych Indian z plemienia Pemon jako tragarzy, no bo musieliśmy cały ekwipunek na tyle dni e, trekkingu, plus dwa dni zjazdu, bo dwa dni trwał zjazd, plus jeszcze dotarcie z e, podwodospadu do miejsca cywilizacyjnego, do Kanajmy. To jest 12 dni za, zakładając, zakładaliśmy tyle, e, więc mieliśmy 13 porterów. Każdy z, ni z nich niósł po 15 kg, cała reszta została nam e, dla nas, i codziennie każdy z tych porterów odpadał. No bo zjedliśmy jakieś pożywienie, wykorzystaliśmy jakiś sprzęt, więc nie był tak, jakby potrzebny, więc wracał na sam koniec. Zostało ich sześciu. E, Trekking udało nam się skrócić do 6 dni, więc uwinęliśmy się bardzo szybko. E, był przyjemny przez pierwszą godzinę. No bo nowy krajobraz, sawanna, piękne słońce, później wchodząc coraz głębiej w tą dżunglę, no tak naprawdę było to bardzo trudne. Duże plecaki, korzenie, bagna, jeden dzień trekkingu był tylko w bagnie praktycznie, w błocie do pasa. Więc y, ci lżejsi mieli łatwiej, bo byli do kolan. Ja niestety grzązłem do pasa. Yy, I to tak fajnie wyglądało. Na początku staraliśmy się mieć czyste buty, potem podeszwy, potem, żeby się do buta nie nalało, a na końcu, żeby tego buta w tym płocie nie zostawić. A po to też jest tak, że się przedziera przez tą dżunglę, się tu przecina jakąś maczetą, bo ja mam takie wyobrażenie, że gdzieś tam gąszcz, liście szliśmy, y, i tak dalej. My na płaskowyż ANT Pui tak zwaną stuletnią ścieżką. Ona raz na jakiś czas była uczęszczana, ale była bardzo gęsta i zarastała bardzo szybko, więc Indianie, którzy szli na początku, to oni zajmowali się tym, żeby e, udrażniać tą jakby drogę. Mhm. Czy to jest tak, że musisz jeszcze patrzeć, żeby na coś nie nadepnąć typu właśnie anakonda, czy jakieś robactwo dookoła i tego typu sprawy? No jest tak zwane BHP dżungli w dużym skrócie. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie łapać, nie dotykać miejsc, które nie widzimy, czy na przykład z drugiej strony drzewo, żeby się podciągnąć, czy nie kłaść dłoni na skałę, bo tam może być właśnie wąż, może być pająk i może nas coś ukąsić, dla własnej obrony. Więc na to trzeba było uważać, jak myliśmy się w rzekach gdzieś pomiędzy tymi obozami, no to też Jupi nam pokazywał, że tu nie, bo jest gniazdo kondy, tu możecie, tu się trzech kąpało, jeden uderza gałęziami w wodę, żeby gdzieś tam coś nie nadpłynęło. Więc zawsze było to ryzyko, ale Staraliśmy się to robić yy, za zgodą Jupiego, je, który jest bardzo dobrym specjalistą, jeżeli chodzi o dżunglę, więc udało się. Mm -hmm. A jak się śpi w dżungli? Początkowo spaliśmy w namiotach, yy, cały trekking. Yy, ostatnią noc, jak Indianie już yy, yy, zaczęli wracać do wioski, spaliśmy pod głębem niebem. No i tam już wchodzą w grę pająki, skorpiony. No, rozstawiliśmy sobie świeczki, bo podobno się boją e, ognia, nie podchodzą. No i nic nas nie ugryzło, nie ukąsiło, więc prawdopodobnie działało. W nocy wychodziły węże, tak zwane żararaka, bardzo niebezpieczny wąż. On akurat w miejscu, gdzie mieliśmy rozpoczynać zjazd, Jupi mówi, żeby bardzo uważać, nie chodzić po ciemku, bo one wychodzą na żery na polowanie te węże, więc no było trochę niebezpieczeństwa. Czyli już samo dotarcie do tego wodospadu jest, to jest bardzo długa i no, taka narażona właśnie niebezpieczeństwami droga. I dochodzicie do wodospadu i co? I to już jest koniec? Szybko zjeżdżamy i, i mamy po problemie. No jeżeli chodzi o Wenezuelę, no to dochodzimy do wodospadu i go nie widzimy ponieważ bardzo niski pułap chmur zasłaniał nam wszystko. Chcieliśmy bardzo wcześnie zjechać, zacząć zjazd tego wodospadu, a jeszcze na otwarcie projektu Paweł Jankowski, ratownik TOPR, miał skoczyć, oddać skok typu base jump z wodospadu. No i tak naprawdę on musiał skoczyć pierwszy, a potem my zjeżdżać powinniśmy, no bo ponieważ jak my zaczniemy zjeżdżać, a on potem nie będzie miał powody lotnej, że tak powiem kolokwialnie, no to zostanie bez, lin, bez niczego na górze. I co wtedy? więc musieliśmy przełożyć ten pierwszy dzień zjazdu na kolejny. Potem się okazało rano, że dalej nie widzimy tego praktycznie wodospadu i okazało się normą, że o godzinie 11 dopiero ta termika podnosi chmury i zaczyna być piękna pogoda. Więc na drugi dzień zaczęliśmy. Paweł dał skok, bezpiecznie, wszystko się udało, a nie było to do końca bezpieczne, ponieważ dopiero po otwarciu spadochronu szukał miejsca do lądowania. No bo mapy, google Maps Google Map y, nie pokazywały tam za bardzo y, miejsca lądowania. Był jeden wielki zielony plac, który okazał się po pierwsze dużą stromizną, a te małe kamyczki z mapy okazały się y, skałami wielkości kiosków w ruchu. Więc, y, Czyli leciał i nie wiedział, czy wyląduje. No i wylądał w krzakach, Aha. ale bezpiecznie. E, i mieliśmy rozpocząć zjazd, pogoda się totalnie popsuła. Paweł miał ze sobą to, co zmieścił do kieszeni, czyli scyzoryk, trochę benzyny, żeby rozpalić ogień. E, woda na dole była, e, batonik i tam kawałek sera. No bo nie mógł wziąć plecaka czy tam dodatkowego mhm. balastu. No i po informacji Mówię, Paweł, bo my będziemy na jutro e, Zjeżdżać I zaraz będzie trwało dwa dni a on mówi, panowie, ale wiecie, że ja nic nie mam przy sobie e, A my, no tak, poradzi sobie No też się właśnie skończyło jedzenie Więc, e, no mieliśmy tam Po kostce czekolady, po jednej kanapce i wody pod dostatkiem, która tak się skończyła podczas tego zjazdu, no bo byliśmy odsunięci od wodospadu, więc nie mieliśmy jak jej nabrać. Ale zjazd się udał, był bardzo ciężki. Dwa dni ciężkiej pracy w ścianie. A właśnie, bo jak to, no zjazd dwa dni, to się wydaje jakieś dziwne. Przeczepiasz się do liny i jedziesz. Zadaję to pytanie oczywiście z punktu widzenia totalnego lajka, który nie ma o tym pojęcia. No tak, no bo moglibyśmy założyć kilometrową linę, zjechać na dół bardzo szybko i sprawnie, ale nie da się tego zrobić. Po pierwsze, talina byłaby bardzo ciężka. Po drugie, jej ciężar spowodowałby takie naciągnięcie, takie napięcie jak praktycznie stalowy, stalowa linka. Więc żaden przyrząd nie dałoby się w niego wpleść. I są to zjazdy odcinkowe. Czyli załóżmy, że dzielimy sobie ten zjazd na. 100 metrowe odcinki, zjeżdżamy 100 metrów, ściągamy tą linę, zakładamy nowe stanowisko, czyli wiercimy w skalę dziurę, zakładamy stanowisko, kotwę i kolejny zjazd, zjeżdżamy. I to jest taka zasada, właśnie w RPA w tamtym roku, po pierwszym zjeździe, jak zjechaliśmy pierwszy odcinek, wszyscy 100 metrów, Kuba ściągnął linę i powiedział, panowie, lina ściągnięta, jedyna droga w dół. No bo już nie da się wrócić, więc niezależnie od warunków atmosferycznych i co by się nie działo, musimy już tylko zjeżdżać w dowodospadu. A wy też nie wiecie wcześniej, jak ta droga będzie wyglądać i gdzie te liny da się przymocować? No w większości są to wodospady dziewicze, albo były może raz zjechane, maksymalnie raz. Więc tak naprawdę na bieżąco sprawdzamy i decydujemy, którą linią zjeżdżamy, w którym miejscu wiercimy, więc no nie da się tego przygotować wcześniej. Mhm. A mówiłeś, że zjazd trwał dwa dni. To jak wygląda wtedy noc w takim miejscu? Szukaliśmy miejsca noclegowego. Udało nam się znaleźć taką półkę, może 2 na 4 metry, yy, gdzie mogliśmy się położyć, spać i ra znowu rano rozpocząć yy, zjazd. Moglibyśmy to robić w nocy, ale nam zależało na materiałach, ale też na bezpieczeństwie. Przede wszystkim na bezpieczeństwie. No bo w nocy nie wiemy yy, skąd lecą kamienie. Nie da się ich wtedy ominąć, a niestety w wodospadach te skały są bardzo luźne, są podmyte, więc jest duża kruszyzna i wielokrotnie leciały, więc w nocy byłoby to bardzo niebezpieczne. Mhm. A jak wygląda sen w takim miejscu? Da się zasnąć tak, żeby się zregenerować? Czy to Super. jest taki. Tak? Odcinać od Byliśmy wszyscy odcięci, zmęczeni przede wszystkim. Jeszcze w Wenezueli nam skończyła się praktycznie woda, chyba litr na siedem osób, na sześć osób zostało na drugi dzień, więc yy, odwodnienie było duże. No tak naprawdę każdy spał bardzo mocno. Mhm. Jakie jest uczucie po tym, jak już się zjedzie na dół? Jest to niesamowite uczucie, że człowiek wykonał kawał pracy, przede wszystkim cała ta logistyka, która jest najcięższa w tym całym przedsięwzięciu, w tym projekcie, bo sam zjazd to jest wieśnika na torcie. Więc no. Emocje są niesamowite, ale tak naprawdę jeszcze przed nami droga, żeby się wydostać spod tego wodospadu, więc dopiero w momencie, kiedy jesteśmy bezpieczni całkowicie, nie musimy już nosić tych 400-kilowych plecaków, wtedy człowiek czuje tą satysfakcję, a jeszcze większą już po powrocie do domu. No tak, kiedy już jest się totalnie bezpiecznym i można sobie po prostu obejrzeć te materiały, które się Dokładnie. nagrało, a jak się przygotowuje taką wyprawę? Ile czasu to zajmuje i ile można zaplanować? Jeżeli chodzi o nawet ostatnią naszą, nasz wylot do Peru, no to taka logistyczna praca to jest co najmniej pół roku wcześniej. Trzeba to zbudżetować i tu dziękuję Marce Osi za całe wsparcie. Jeżeli chodzi o sponsoring, ale jesteśmy w miejscu, gdzie albo nikt nie dotarł, albo dotarli nieliczni i żeby dotrzeć tam, zorganizować ludzi, transport bagaże, no to jest naprawdę ciężka praca. Szukanie ludzi na Facebooku, którzy nam mogą pomóc. Czyli zaczepiać jakichś ludzi tak totalnie randomowych na Facebooku, bo widzicie, że oni gdzieś tam na przykład w, Wenezule, w Wenezueli mieszkają, czymś się zajmują i można do nich zagadać? Tak, tak. Bardzo pomocni są ludzie. Wiadomo, że oni bezpośrednio nam nie pomogą, ale mogą nam podpowiedzieć, gdzie możemy dać samochodem. No bo mapa to jest jedno, tak? Ale rzeczywistość to jest drugie. Te, są dużo osób, a drugi nie działają, więc y, ciężko jest to z miejsca, z Polski, y, jakby zorganizować. A też y, ciężko by było tam polecieć na miesiąc, żeby zrobić logistykę, wrócić i dopiero y, działać w projekcie. Więc y, no jest to tak naprawdę po omacku wszystko. I y, ja sobie planuję z chłopakami tu na miejscu. Prawdopodobnie mamy 100% zaplanowane, a na miejscu wychodzi, że na 20% zaplanowane. To nie działa, tego się nie da, no, ale musimy mieć kilka wariantów, żeby od czegoś zacząć. Mhm. A jak wygląda praca zespołowa? No bo tutaj to jest ekstremalne przeżycie i ekstremalna wyprawa. Musicie być wszyscy w 100% zgrani ze sobą. Jak się tworzy taki zespół? Hmm. Czy to się bierze ludzi, których się zna na przykład od lat? Czy... Tak. Tak, bo to najważniejsze jest zaufanie, więc ciężko jechać na taką wyprawę z osobą tak naprawdę nie ze środowiska, w którym żyjemy, z sobą, którą, którą się nie zna, nie zna się jego umiejętności przede wszystkim technicznych, nie zna się jego jako człowieka, bo to jest bardzo ważne w tych teamach, bo jednak spędzanie czasu, ciężkiego czasu na wyprawie, bo nie jest to łatwy czas, bo oprócz tego, że są różne przeciwności losu, logistyka klęka, pogoda nie sprzyja, też jest tęsknota do domu, więc bardzo chodzi o tą atmosferę w teamie, żeby się uzupełniać, żeby sobie pomagać, a nie utrudniać, a wiele było wypraw, gdzie ludzie byli po prostu stworzeni jak boys band, czyli... Yy, Charakterologicznie nie paszy I się okazało, że są bardzo duże spięcia, no i wyprawa się nie udała, tak, bo było za dużo indywidualistów. No wiadomo, że siedmiu samców alfa w jednym pokoju yy, to nie jest łatwa sprawa. Mm -hmm. Ale my się znamy, byliśmy wielokrotnie na różnych wyjazdach, na tych bezpiecznych i niebezpiecznych. Znamy się od wielu lat, więc możemy sobie ufać. Wiemy, wiemy, kto ile potrafi. Mamy podziały w zespole już teraz w tym momencie wypracowane w 100%, czego nie zmieniamy. Każdy wie, co robi, jeżeli chodzi o logistykę, każdy wie, co robi, jeżeli chodzi o trekking i każdy wie, co robi przede wszystkim w ścianie, jakie ma zadania i wywiązuje się z nich w 100%, no bo od tego zależy jego być swojego swojego teamu. Mhm. Czyli to jest, mm, kiedy jesteś na tej wyprawie, to nie jest tak, że myślisz tylko o tym, co ma, mm, o tym celu i o tym, co, jak ty się czujesz, jak ty reagujesz, tylko musisz myśleć o całej reszcie. No tak, no bo e, jeżeli nawet, e, jeżeli jemu się coś stanie mojemu kumplowi z teamu członkowi zespołu, no to spada zagrożenie na pozostałych. Jeżeli ktoś złamie nogę, no to taka akcja ratownicza jest bardzo ciężka w, takich, w takim temacie i to powoduje lawinę innych problemów, a każdy z tych problemów powoduje niebezpieczeństwo, tak? No i chcemy wrócić w całości całym teamem, więc od, od tego, jak ktoś się czuje, jeżeli chodzi o trekking, to też mieliśmy przypadek, że jedna osoba nam zachorowała, więc nie idziemy bez niego bo wiemy, że jest każdy z, z członków z ma do zrobienia robotę niezbędną i wiemy, że jeżeli zostawimy go, bo on będzie chciał iść się bez mnie, to tak wiemy, że nie możemy zrobić, bo każdy ten element jest tak poukładany, to są dziesiątki klocków, że bez jednego tego klocka może się cały system zawalić. Więc wielokrotnie bywało tak, że musieliśmy coś przełożyć, przyspieszyć lub zrezygnować przez to, że ktoś się na przykład słabiej czuł albo z czym sobie nie poradził, tak? Mhm. E a jak działa psychika w takich momentach? Bo no, jesteście fizycznie przygotowani, a zdarza się tak, że ktoś twierdzi, że no, odpadam, nie dam rady psychicznie, żeś mnie to tak męczy, mam dosyć, nie wiem, no chcę do domu. No, chociaż jesteście profesjonalistami, no ale wiadomo, że każdy ma jakąś wytrzymałość. Myślę, że każdy z nas się boi, nawet wiem o tym, podczas takiej wyprawy już przy samym zjeździe. A y rozmawiacie o tym? Tak, tak, nie mamy. Niby jesteśmy facetami, mężczyznami, którzy niczego się nie boją, nie płaczą, ale my akurat rozmawiamy dużo o tym, bo ja wiedząc, jaki mój partner ma lęk, mogę go tego ciążyć lub pomóc mu w tym, tak? Ułatwić mu to, żeby, żeby go pokonał w danym momencie oczywiście, bo to nie jest tak, że idziemy i boimy się, tylko są sytuacje. Hmm, dla nas też również psychicznie ekstremalne, ale mamy już duże doświadczenie, jeżeli chodzi o różne wyprawy, różne sytuacje zagrożenia życia, jeżeli chodzi o sport ekstremalny. Wypracowaliśmy to na tyle, że ten lęk jest nie tak duży, żeby nam przeszkadzać w tym. Bo wiadomo, że ci, co się nie bali, to już nie żyją. Mhm. I taka jest prawda. Ci co za dużo ryzykowali. My nie ryzykujemy. Wodospad nie zniknie, tak jak góra. Góra będzie stała, tak, więc zawsze można na nią wrócić. Akurat udało nam się praktycznie wszystkie cele założone zrealizować. W tamtym roku jeden z wodospadów w Norwegii zrezygnowaliśmy. Pojechaliśmy na dwa wodospady. Jeden nam odpadł ze względu na to, że stan wody był duży, jeden członek temu rozchorował się, więc było kilka elementów niesprzyjających za dużo roztopy. Śniegu w Norwegii, niby to był koniec czerwca, ale ta, to lato się opóźniło i stwierdziliśmy, że po prostu wrócimy tam. No i wracamy w następnym roku zrobimy sobie to na spokojnie, na świeżo, a nie na, żeby po prostu zaliczyć kolejny wodospad, bo jak nam życie pokazuje, teraz jest mania rekordów. Jeszcze wczoraj byłem na kawiu Michała Kurla, bardzo dobry Himalajista, przewodnik IVBV. Rozmawialiśmy, nawet byliśmy źli na ludzi, którzy tak biją rekordy za wszelką cenę. 8 tysięczniki na rekord, rekord, rekord. Zostawiając, tam Norweszka pobiła rekord e, Nimsa, tam 14-8 tysięczników w rekordowym czasie, ale umijając osobę potrzebującą. Wielokrotnie ten rekord jest dużo ważniejszy niż dobro drugiej osoby i ludzie przez to giną. Mhm. Nawet ci, co te rekordy chcą, szybciej, bez liny, bez asekuracji, w gorszych warunkach, e, to tak napędza niezdrowo w tym momencie ludzi, że... Cały ten sport cierpi. A to nie jest tak, że my już doszliśmy do jakiejś granicy? Że te rekordy już tak naprawdę to jest totalne wariactwo i za chwilę wyżyłujemy to wszystko tak, że już się nie da tego przekroczyć? No my wpadliśmy właśnie na pomysł korony wodospadów, <noise> więc zawsze jest jakiś projekt, który można zrobić. Niekoniecznie ekstremalny. Ja mam jeszcze w głowie trzy projekty podróżnicze. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, nie zagrażające życiu nikomu, ani zdrowiu, ale myślę, że chętnie by się to oglądało i byłoby też dla trochę innej publiczności, tak? Bo sporty ekstremalne są dla wąskiego grona. No bo nas śledzą ludzie, którzy się tym pasjonują, ale tak naprawdę oglądają tylko Wisienkę na torcie. Nie, nie interesuje kto, jak się do tego przygotowujemy, ile musimy poświęcić, żeby to zrealizować. Tylko super Polak zrobił, fajnie je zjał na nartach, tak jak Jędrek, zrobił to. Ale jest też mega dużo y, innych ludzi, którzy chętnie zaobserwowaliby inne projekty też. Ja oczywiście jestem y, bardziej za tymi ekstremalnymi, y, ale czasami fajnie jest po prostu jechać gdzieś, y, gdzie wiem, że wrócę na no spokojnie do domu i nie muszę się o to martwić. Jak y, realizujesz tak ekstremalne projekty i y, jesteś przyzwyczajony do takich emocji, to czy to jest tak, że ty się potem na przykład mniej boisz różnych rzeczy, no nie wiem, e, szybkiej jazdy na nartach, czy czegoś, co e, dla ludzi takich e, statystycznych podnosi im adrenalinę, to dla ciebie to już jest coś, co w ogóle nie wpływa na, na to? No właśnie chyba nie jest tak do końca, bo nawet jadąc szybko na nartach, czy wspinając się, czy uprawiając ski touring, bardzo uważam, e, żeby nie pociąć lawiny jeszcze bardziej patrzę na warunki pogodowe, atmosferyczne. Ja myślę, że jak nie uprawiam tego sportu, byłem mniej doświadczonym sportowcem pod kątem sportów ekstremalnych, to miałem taką lekką rękę do podejmowania decyzji. Tu spłynę na kajaku, tu się powspinam. Teraz jak to doświadczenie wzrosło, jednak jest większy respekt do tego, co, mogę, co może mnie spotkać. To jest tak jak Yy, w liceum ważyłem 64 kg przy tym wzroście, praktycznie, tak? Tak. Tu mogę chować pieniądze, a tu mnie mama mogła szarpać za opatkę. Yy, zacząłem trenować w momencie, kiedy pani z biologii powiedziała, że jestem chory na anoreksję. I na mnie koszulka wygląda na wieszak, Ja stwierdziłem, że nie jestem chory, tylko po prostu mam taką genetykę. Mam taką genetykę, i no i się okazało, że miałem rację. Mm -hmm. yy, 20 lat i udało się coś zmienić w swoim ciele, ale to było tak, że po miesiącu ćwiczeń człowiek chodzi tak już. Po szkole. No tak. Po roku to jest już w ogóle jest naprawdę kulturystą, a patrząc yy, na tą osobę, jak ktoś inny, no to sobie myśli, tak, no dobra, dalej no, no, taki szczurek, nie? No ale ja w lusterku byłem taki. Mm -hmm. Lata miały, ja wyglądałem coraz lepiej, coraz większy byłem, i to chodzenie szerokie, coraz węższe było. Większy dystans człowiek do tego miał, yy, więcej widział, więcej jakby yy, dystansu do tego miał. I tak naprawdę myślę, że w sporcie jest to samo. Nawet jestem tego pewny. Bo ty wiesz, znasz swoje możliwości. Znam swoje możliwości, ale wiem też, jakie zagrożenia na mnie czyhają. I to jest bardzo ważne. No bo tak jak wcześniej powiedziałem, ci, co się nie bali, to już nie żyją, tak? Jędrek Bargiel. Super gość, mega sportowiec. Pozdrawiam go. Miałem okazję z nim się kiedyś spinać. W sumie raz, ale do dziś to pamiętam, było mega fajnie. I on nie boi się odpuścić. On nie boi powiedzieć nie, wracamy. Nieważne, czy kosztowało to milion złotych wyprawa, tak na Werez. Nie mówię, nie znam kosztów, ale tak yy, rzucam, yy, że team przyjechał, tyle pracy, wolnego, yy, każdy chciał yy, zdobyć tą górę. On powiedział, no właśnie, nie. bo była presja jakaś nie doszli, taka. No jak jak o to pamiętam, myśli? on nie doszli do C1, już do pierwszego obozu, bo był serak, który zagrażał życiu powiedział: Nie, wracamy. Wracamy do Polski, nie będziemy ryzykować swoim życiem. No i chłopak dalej robi to samo. Dalej jest zdrowy. Górowy, e, więc bardzo rozsądnie do tego podchodzi i każdemu polecam, żadna góra, żaden dzień na nartach nam e, nie ucieknie, bo będzie kolejny słoneczny z lepszymi warunkami i możemy spokojnie uprawiać ten sport, bawić się tym, niż ryzykować życiem. Wiadomo, mhm. że to ryzyko. Mm, no nie chcę też być hipokrytą, no bo jadę na wodospady, w na linach. ale znam swoje umiejętności chłopaków i potrafimy odpuścić. I to jest najważniejsze w tym, żeby móc powiedzieć i potrafić powiedzieć stop. Mhm. A jak byłeś właśnie tym 16-letnim chłopcem, to wtedy myślałeś o tym, że chcesz czymś takim się zajmować? Zawsze sięgnął mnie do sportu. Hmm. Ale nie miałem jakby możliwości. U mnie w wiosce w Zabrzeży, yy, tam w Pieninach, był tor kajkowy, były puchary świata wtedy rozgrywane na tym torze. I mi się to bardzo podobało, ale nie miałem. Możliwości bywać na tym kajaku, bo nie miałem finansów, nie miałem pieniędzy. Moja rodzina nie była zamożna, więc ja dopiero zacząłem bywać na kajaku, jak wyprowadziłem się do Krakowa i zacząłem zabrać pieniądze, bo stać mi było, żeby sobie kupić ten kajak. Ja już w podstawówce tak naprawdę pracowałem, bo moje pierwsze prace to było chyba tam w szóstej klasie podstawówce. Miałem szyby na stacji paliw. Całe wakacje. Zbierałem borówki od z siostrą od siódmej rano do wieczora. Jak już nie widzieliśmy, to zrezygnowaliśmy. Jeszcze wieczorem 6 km kilometrów stronę na rowerze jechałem z tymi borówkami, żeby je sprzedać pewnej pani, która i tak dała mi dwa złote mniej, ponieważ się ubiły trochę i nie było tyle, ile chciała. Dorabiałem przy żniwach, z siostrą zbierałem wiśnie, jabłka. Cały rok praktycznie tylko czekałem i prosiłem, żeby ktoś mnie gdzieś zatrudnił, żebym mógł sobie dorobić trochę pieniędzy, żebym mógł sobie kupić coś dla siebie. Mm -hmm. Więc y, nie było łatwo i nie myślałem o sportach. Y, jedynie co to grałem w miejscowym klubie Zendromońsko jako trampkarz y, z jedną bramką w dobytku. <laughs> y, więc y, miałem tylko takie możliwości, ale to i tak było 6 km w jedną stronę na rowerze na trening. Y, tylko. Y, tylko, w dwie strony. Y, stąd prawdopodobnie mam takie duże łydki i problemy ze spodniami, ale y, nie, nie, nie widzieliśmy. A zahartowało cię to? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo nie boję się pracy. Wręcz jestem zły i nie mam humoru. Jak się nic nie dzieje w moim życiu, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o. Ee... O rozwój. Więc cały czas może za dużo tego robię, bo 15 dyscyplin sportowych, yy, które uwielbiam, i może nie jestem w klasie mistrzowskiej w żadnej z nich, ale każda z nich sprawia mi satysfakcję i chcę mieć więcej, coraz więcej tego sportu uprawiać i poznawać yy, ten cały świat sportowy. Yy, ale myślę, że od tego samego yy, początku udało mi się wypracować sobie to dążenie do celu. Yy, no bo Sz... szósta klasa podstawówka, no to załóżmy, że tak, no już to myślę, że tak 12 lat miałem, może nawet wcześniej, eee, no to jest szósta klasa podstawówka, tak? Wtedy to gimnazjum, tak? chodzi do czwartej, ma 10, tak? No to tak. tak 12 mhm. lat, e, może nawet mniej, żeby nas zbierać od rana do wieczora 5 dzbanek tymi małymi rączkami, gdzie ludzie zapierdzielali grabkami i robili miski, wiadra, a my z siostrą pojedynczo te borówki, e, i to był cel. Zbieramy dopóki nie zbieramy dzbanka. Jedna była zasada: nie jemy. Bo jak już człowiek zaczął jeść te borówki, to już był koniec. To już otworzyło człowiek puszkę Pandory i już balipa. Już nie można było na zbierać, więc powoli ja nie miałem świadomości, że to jest jakieś dążenie do celów, jakaś tam motywacja, determinacja, ale to powoli myślę, że pomagało w tym, żeby właśnie rozwijać to w sobie, a później nie. Jak się okazało, ma przełożenie w dorosłym życiu. A pamiętasz moment, kiedy takie swoje pierwsze marzenie spełniłeś, takie już poważniejsze. Albo kiedy się pojawiło w ogóle takie marzenie. że no Dzisiaj no, można powiedzieć, że spełniasz sobie to, to, to co sobie wymyślić. Tak, staram się spełniać, nawet teraz spełniam marzenia z podstawówki. Ej, na przykład, udało mi się pojechać był to prezent, za co dziękuję bardzo, ale udało mi się pojechać na koncert do Manchester Brexit Boys. I marzyłem o tym, ja bym wręcz nie wyobrażałem w podstawówce, co będzie jak Nick Carter umrze. O co to zawali się świat. No i udało mi się to dopiero zrobić w tamtym roku. Za to dziękuję, bo to mega przeżycie, więc wracam do tych marzeń początkowych. Ale pierwsze marzenie, to pamiętam, że byłem na Kościelcu. Byłem w Tatrach, urodziłem się w górach, w Pieninach, a pierwszy raz w Tatrach byłem... No, już jak pracowałem, jak już w wieku 19 lat wyjechałem z domu, zacząłem pracę i wtedy dopiero kupiłem sobie buty, spodnie, plecak i poszedłem w tatry. I to był kościelec. Dlatego zawsze chętnie wracam, mimo raz w roku, jestem na kościelcu. Uwielbiam tą górę, mam do niej taki wielki sentyment. A później z takich sportów ekstremalnych to były dwie rzeczy. Była kiedyś reklama na internecie, jak Steve Fisher skacze z wodospadu 40 metrowego na kajaku. A po, chyba ją pamiętam nawet. Ja postanowiłem, że skoczę z tego wodospadu. Eee, nie wiedziałem, nie wiem pojęcia. Wiedziałem, że muszę mieć kajak i wiosło w zasadzie. Eee, nie wiedziałem jeszcze wtedy, że można być do gór Ale kupiłem kajak. Hmm, rok później. Udało mi się skoczyć z 10-metrowego wodospadu w Austrii, więc było to takie już sięgnięcie mojego nieba, już, taka, już, taka, już taki mały początek, taka szczepionka do tego większego świata kajakowego. I tak naprawdę no, to były takie przełomy. Jeszcze raz, jedna taka sytuacja była, kiedyś na Nartach, w Słotwinach, ratownik opowiedział mi o kanioningu: że można zjeżdżać na linach z wodospadów. I pokazał mi filmiki na YouTube. Jeszcze wtedy tak kulał bardzo ten YouTube. Jeszcze nie wszyscy mieli internet w telefonie, ale mi się tak zamarzyło to bardzo. Potem dorwałem marki Pecl katalog i tam też zobaczyłem, że coś takiego robią. I udało mi się niedługo później wyjechać z chłopakami z Topru na Sardynię. Na pierwsze kaniony, i to niesamowite dla mnie przeżycie. Za co im dziękuję za zaproszenie. Kuba jest z nami, właśnie z którym byłem na serii i tam go poznałem. Jest, właśnie, w teamie naszym teraz. Ostatni challenge. Czyli po prostu, tak jak sobie różne rzeczy wymarzyłeś, dochodzisz do tego. Dochodzę, ale też yy, to przyciąganie jest bardzo ważne, w które nie wierzyłem. Bo człowiek sobie coś pomyślał. I nagle pojawiła się możliwość, pojawia się możliwość dwa lata później, tak? Człowiek wraca do tych myśli? Kurde, ja o tym pomyślałem, że fajnie byłoby to zrobić. Nagle teraz mam możliwość, mhm. więc. Ale to mi się wydaje, że to jest przyciąganie takie, że mm, na zasadzie, że szukasz możliwości, bardziej masz otwarte oczy i dostrzegasz te możliwości, tak. których gdybyś się tam, bo możesz sobie pomyśleć, o czymś, ale zapomnieć. A jak tu w głowie jest i gdzieś tam szukasz możliwości, to ona gdzieś się znajdzie. Pojawiają się, dokładnie tak. Że trzeba iść dobrą ścieżką. A powiedz, jak ten sport i to, że potrafisz dążyć do celu, przekłada się na życie. Czy to jest tak, że jak już jest się konsekwentnym w jednej rzeczy właśnie w sporcie, to jest też łatwiej w życiu, bo różne rzeczy masz zamknięte, dopięte, nie masz bałaganu. Hmm. Sport przekłada się na życie, jeżeli chodzi o samą dyscyplinę. Bo dyscyplina jest bardzo ważna, ważnym elementem uprawiania sportu, bo bez niej tak naprawdę nic nie zbudujemy. I muszę powiedzieć, że w życiu codziennym ta dyscyplina pomaga. pomaga. A może też przeszkadzać. Ale też przeszkadza, bo też sportowcy mają w sobie to, zwłaszcza ci indywidualni. Że chcą robić plan treningowy po swojemu. No mają trenera, ale konsekwentnie go realizują. I może się to przełożyć na życie codzienne, że chcielibyśmy, żeby za dużo rzeczy było po naszej myśli, a tu wymaga życie jakby równowagi, tak? No tak, i trzeba też dopasować, tak? Jeżeli ktoś jest zawodowym sportowcem, to cała reszta musi się dopasować do niego. No, ale trzeba też właśnie od siebie dużo dać, żeby to wszystko utrzymać. Mm -hmm. yy, Okej, okay. a jeszcze yy, chciałam cię zapytać, bo yy, co jak ty sądzisz, bo jak opowiadałeś tą historię, że jako właśnie ten młody chłopak zbierałeś borówki, że musiałeś tyle wysiłków to wszystko włożyć, można sobie pomyśleć, że no, o jej z dzisiejszej perspektywy, no to jest mogłeś mieć przez to źle się czuć, bo nie wiem, w szkole inni nie musieli tego robić, a ty musiałeś pracować. A dzisiaj dzieciaki, mimo że jest łatwiej, to życie trochę inaczej wygląda. Mamy internet, możemy sobie. Wszystko pod jednym palcem znaleźć, to mają duży problem taki ze swoją psychiką, z tym, że nie potrafią się odnaleźć, nie potrafią znaleźć swojej drogi. Jakbyś myślał, że z czym to może być związane, bo teoretycznie taki komfort życia teraz jest lepszy niż wtedy. No tak, ja byłem z bardzo małej miejscowości, gdzie nikt nie wstydził się pracą i wręcz chwalono się, że na wakacje można jechać zbierać ogórki do Niemiec, na winogrona. Sam chciałem, bardzo marzyło mi się, żeby jechać i większe pieniądze zarobić, bo pieniądze, które ja zarabiałem, to sobie kupiłem fajny piórnik, Taki lepszy, jakiś plecak, paletki, piłkę, czy po prostu chipsy i lody, tak? Na bieżąco czek wydawał na stacji paliw pieniądze, żeby, żeby fajnie mieć i posmakować różnych lodów. Teraz dzieciaki tego nie muszą robić, ale to jest rola właśnie chyba rodzica, żeby. Ukierunkować to dziecko. Nie jest to łatwe, bo dzieci są tak przebodźcowane wszystkim i sportami i chęcią rodziców zaangażowania w dzieci w różne dziedziny sportu. Najgorsze jest to, jak niespełniony rodzic próbuje wcisnąć na siłę dziecku swoją pasję i to jest najgorsze, co może być bo i tak z tego nic nie wyjdzie. Ja kiedyś byłem świadkiem sytuacji w Krakowie na Zakrzówku Przyszedł tata z synem, który miał może 10 lat z profesjonalnym kajakiem na wody płaskie, takim szybkim kanadyjkom i włożył tego dzieciaka do kajaku. Młody się od razu wywrócił, no ewidentnie mu to nie pasowało, nie leżało mu to. Jeszcze raz go ojciec włożył, dzieciak zrobił jedno uderzenie wiosłem, wywrócił się. No to za trzecim razem ojciec już lekko sfrustrowany popchnął go w tym kajaku. Za czwartym razem wziął ten kajak na ramię, młodego za rękę i powiedział: No, będzie z matką pierogi kleił, Więc myślę, że ten syn, jak wrócił w ogóle do sportu, no to już jest sukces, jakiegokolwiek, ale myślę, że tata nie zaraził go jakby swoją pasją i było to tak naprawdę goemokiem widać, że to jest bardzo złe zachowanie. Ja swoje dzieciaki od samego początku zarażałem pasją, czy od trzeciego miesiąca, miesiąca życia już pływały gdzieś tam te pierwsze nurkowania, Sianki wspinaczkowe, go karty, yy, bardzo dużo tego było. Narty. No, aktualnie yy, mój młody gra w piłkę nożną, uczy się i sprawia mu to mega satysfakcję, więc wspieram go jak najbardziej, niech sobie gra i niech rozwija. Yy, nie wymagam od niego, żeby był nie wiadomo jakim sportowcem, ale żeby po prostu spełniał się i miał zdrowy ruch. Też nauczy go to dyscypliny, no bo trener akurat jest bardzo fajny, ma twardą rękę, więc czego brakuje w tym, w tym świecie aktualnie w społeczeństwie? Nie ukrywajmy, że to wychowanie jest okej, okay, ale jednak my mieliśmy duży respekt do osoby dorosłej, do osoby cudzej. Każdemu się mówiło dzień dobry. Teraz tego nie ma praktycznie, ale już nie wnikam w to, dlaczego. Po prostu się świat zmienił. Mhm. Y i tak naprawdę dzieciaki mają teraz trudniej, bo są przebodźcowani, tak. Ja byłem w szoku, że moje dzieciaki nie chcą grać na konsoli, tylko wolą oglądać jak ktoś gra. To, to jest tak. To było niesamowite dla mnie, że ja jak dorwałem grę, pierwszą grę kupiła mi mama na gwiazdkę w wieku tam, nie wiem, 17 lat, to normalnie nie mogłem się powstrzymać i wstać rano, żeby grać w dni wolno od szkoły. A tu się okazuje, że oni wolą oglądać kogoś. Mhm. I samym, ja się pytam, dlaczego nie gracie? No bo tu już są już wie, większe funkcje, tego trzeba, to trzeba dokupić, to trzeba grać rok, żeby coś tam zdobyć, a tu już jest gotowe, więc sobie po prostu na przykład mogą trzy godziny oglądać, jak ktoś gra. Ja mówię, to jest niesamowite dla mnie. nie ogarniam tego po prostu. Mm -hmm. Ale próbujesz ich od tego, tego odwieźć? Czy... Tak, tak. Eee, próbujemy ich odwieźć, od tego jest ciężkie, no bo wracają do szkoły, zdali temat taki, eee, udaje nam się to aktualnie, ciężko było na początku. Wiadomo, że nie możemy ich odizolować od eee, wszystkiego, bo będą odrzucone społeczeństwa, no bo nie będzie tematów, eee, do których można, mm -hmm. o których można porozmawiać w szkole. Jest to ciężkie, bardzo ciężkie, bo teraz najłatwiej da dziecku telefon, sobie gra. I też nie ukrywam, że zdarzyło mi się tak, jak miałem dużo jakby zajęć, musiałem zająć się sobą, czy tam jakąś daną pracą, ale staram się tego nie robić, naprawdę. Jak najwięcej wyjeżdżać, jak najwięcej angażować ich do, do sportu. Mhm. A czy to jest tak, że na przykład sport działa na głowę, że kiedy jest ci gorzej i nie wiem, zajmiesz się sportem, to gdzieś ci się tam wszystko lepiej układa? Dystansu się nabiera? Myślę, że nie zawsze. Bo, jak mamy problem w głowie, pójdziemy biegać, to będziemy myśleć o tym problemie cały czas. Nie ukrywajmy, mhm. że bieganie nie jest najlepszym sposobem na pozbycie się problemów. No Problem trzeba rozwiązać tak. Czy z samym sobą, czy z drugą osobą. No, bo no, nierozwiązany problem będzie w nas tkwił, ale na pewno pomaga w radzeniu sobie sport. No, bo jest ten bodziec fizyczny. No, lepiej oddziaływuje. Ma, więcej mamy tych endorfin, więcej mamy tych hormonów jakby zdrowszych, potrzebniejszych dla naszego jakby zdrowego balansu, które wytworzymy podczas właśnie wysiłku. Uciekniemy tymi myślami na chwilę. No Ale jednak nie jest to jakby złoty środek, ale polecam. Bo na pewno nie zaszkodzi, a może nam pomóc. Mm -hmm. A tak się zaczęłam zastanawiać, bo właśnie mówisz o tym, że problem trzeba rozwiązać, ale jak jest z wsparciem psychicznym przy takich sportach ekstremalnych? Bo sportowcy, zawodowcy, którzy, no nie wiem, grają w tenisa, pływają, mają na stałe jakąś taką mentalną, mentalne wsparcie. A czy wam to jest potrzebne, czy, czy nie musicie z tego korzystać? My nie mamy presji jakby takiej codziennej, żeby być najlepszym, żeby uzyskać jakiś rezultat, żeby punkty zdobywać, żeby awansować. Bo my robimy... Coś, czego nikt nie robi. Mamy łatwiej, nie mamy presji e, przy tym, więc e, myślę, że to zależy od sportu, bo jeżeli. E, Iga, świątek, tak? Ma tą całą presję całego świata w tym momencie. E, tak naprawdę, jak wygrała jeden set kiedyś, to było wow, z kimś znanym. Potem, jak wygrała mecz, to było jeszcze większe wow. Teraz przegra ten gem. To już problem jest, jest. Problem. Co jest z nią nie tak? nie Słaby. I wszyscy muszą się wypowiedzieć I wszyscy na, ten muszą temat. Się wypowiadać na ten temat. Zwłaszcza ci najwięksi znawcy, tak, internetowi. Teraz problem skoczków. No kurczę, już tyle lat dobrze skaczą, mają słabszy okres. Może coś z treningami, może coś z głową. Może trzeba odpocząć. Może po trzeba prostu. po prostu odpocząć albo po prostu zrezygnować już, bo jest ten czas zawsze, kiedy już. Praktycznie powinniśmy zakończyć daną dyscyplinę czy daną pracę, bo jesteśmy wypaleni, więc nie powinniśmy wymagać, bo to jest. Problem wychodzi od nas, od widza. Że my robimy tą presję na zawodniku i później on sobie musi sobie radzić to z psychologami w domu, musi mieć wsparcie, no bo cały czas hejt przychodzi. Więc to problem wychodzi od widza, od fana, który zamiast wspierać, dobija i dokręca śrubkę, wbija ten gwóźdź czasami ostatni do trumny, który tak naprawdę przekreśla dotychczasowe osiągnięcia, z których cieszyliśmy się, że Polak zdobył Mistrzostwo Świata, Olimpiadę i nagle jest dla nas nikim, bo nie strzelił gola. Jak mógł nie strzelić gola Lewandowski w meczu? Jak on to mógł nie zrobić? Przecież Musi. 30 meczy zrobił W 30 meczach szeli gola Jak on nie strzelił w 31 meczu gola? No to jest niesamowite właśnie jak, Jakie ludzie mają podejście do tego yy, Czy do siatkarzy no zawsze jest, Ja zawsze mówię, że Idealne odejście miał Małysz Mały Dzianowski. To, to, yy, to były osoby nieliczne, które po prostu odeszły z najwyższego podium. Mhm. Stwierdziły, że już koniec. Osiągnąłem wszystko. Chcę zająć się rodziną, nową pasją, tak jak Adam yy, zmienił sobie po prostu pasję. Więc to były mistrzowskie zagrania, jeżeli chodzi o zadbanie o własnego siebie i rezygnację ze sportu. Ale wiesz, że to podejrzewam jest też trudne, bo dalej Bardzo się trudne. chce, bo dlaczego mam schodzić, kiedy jestem na topie? To jest bardzo trudne. To jest, myślę, że najtrudniejsze, bo można jeszcze wiele osiągnąć, wiele pieniążków zarobić, rozwinąć się, je, a jednak mówimy sobie dość. Dlatego tak jak Pudzian stwierdził, że będzie się bił, tak samo Adam Małysz będzie jeździł yy, samochodami, automatycznie stworzyło im nową przestrzeń do rozwoju. Mhm. Więc tak odejść i siąść na kanapie, to nie. ja mhm. taką miałem sytuację, ja 15 lat pracowałem w mundurze, Trzy lata temu odeszłem na emeryturę. Odszedłem na emeryturę i odszedłem na emeryturę i na drugi dzień zacząłem pracę. Nie mógłbym odejść na emeryturę, żeby sobie siedzieć i oglądać telewizję, bo bym dalej siedział w pracy. Dalej bym pracował, bo po co mam odchodzić? Żeby nic nie robić, nie potrafiłbym, nie potrafiłbym tego. Ja jeszcze nie zamierzałem odejść, ale to jest fajną propozycję, mówię, nowy rozwój. Większe pieniążki, yy, dalej mogę coś innego robić, nowych ludzi poznawać, więcej czasu będę miał dla siebie, więc mówię: Dobra, okej. Okay. Też miałem ten projekt 800 challenge, którym nie mógłbym się rozwijać, y, jeździć na te wyprawy pracując, bo miałem 22 dni y, urlopowe w roku i koniec. No tak. Więc musiałem z nadgodzin kombinować, żeby doszło do wyprawy, a tak to mogłem zacząć życie od nowa, ale też jakby na nowo. Mm -hmm. Chociaż ta emerytura w wieku 36 lat to średnio. 54 było wtedy pięć lat. Jeszcze godzinach. Teraz się pierwszy raz poczułam stara. Pierwszy raz spotkałam emeryta w swoim wieku. Okej, okay. ale powiedz, że takie mam wrażenie, że ty właśnie bardziej się bawisz tym wszystkim, niż się tak żywujesz, że koniecznie musisz być mistrzem. Nie, nigdy nie chciałem być mistrzem. Dlatego nie uprawiam jednej dyscypliny sportu. Nie sfiksowałem się na jedną dyscyplinę, bo mi sprawia radość sport ogólnie dostępny i moim marzeniem, takim sportowym oczywiście, jest stworzyć challenge. Na przykład, załóżmy, że 12 miesięcy i w każdym miesiącu ktoś mi nakazuje wręcz, że nauczysz się tej dyscypliny sportowej. To byłoby dla mnie spełnienie sportowe. I mam sprzęcik i muszę zrobić surfing. W lipcu uczę się i działam. I robię wszystko, żeby właśnie e, nauczyć się tej dyscypliny. A za miesiąc nowy challenge. Nowa Skoki dyscyplina Skoki narciarskie. Sportu. Skoki narciarskie. Próbowałbym, pewno no, bym próbował. E, skakałem z, między, z kolegami na drewnianych nartach jeszcze, bo miałem takie narty e, na sprężynę Sprężyna się urwała, więc przybiłem e, praktycznie jednego buta do, do e, narty. Nie dało się jeździć, bo ten guś harował od drugiej strony, gdzieś między jabłoniami. Skakaliśmy troszkę. E, więc podjąłbym się na pewno. Przy mojej wadze byłoby, byłaby duża prędkość na rozbiegu, i byłoby nagle bum! Na sam dół. Ale. ale... Chciałbym takie coś właśnie przeżyć, żebym mógł poznać jeszcze coraz więcej tego sportu, tych dyscyplin. W tym roku udało mi się, już się zaraziłem praktycznie freedivingiem. Odkryłem to we wrześniu i jest to niesamowite dla mnie przeżycie. I Czyli to jest takie nurkowanie na głębokość bez sprzętu. Tak zwanym bezdechu, tak. Nabieramy wdech i idziemy w dół. Jest mega dużo możliwości rozwoju w tym sporcie, bo to nie jest tylko, że lecimy w dół, ale tam wyrównanie ciśnień, Technika, jest mnóstwo elementów, które sprawia mi przyjemność, a przede mną jeszcze, uchu. dość mhm. sporo nauki, więc, więc na pewno będę się w tym rozwijał. Jest to niesamowity sport. A masz jakiś sport, którego byś się nie podjął, bo na przykład się czegoś boisz? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Skakałem na spadochronie, ale za kręgosłup. Mm, I wielokrotnie myślałem o tym, żeby sobie poskakać. Mm. Ale był tu, byłby, byłby to kolejny sport, który, którego spróbowałem, sprawiał mi mega fajną frajdę, ale przy mojej wadze 110 kg prawie, no nie jest to bezpieczne lądowanie, tak? Ja tam miałem problem jakby z właśnie prędkością i nie udało mi się, oczywiście nie miałem jakichś tam wielkich umiejętności, więc biorę winę na siebie. Ale myślę, że w każdy sport chciałbym spróbować, nawet nie tyle, że... no chciałbym. Mhm. Myślę, A. że każdy sport jest taki, który wiele by mi dał. A jeżeli uprawiamy taki sport ekstremalny, wiadomo, że on jest obarczony jakimś ryzykiem, to czy to jest tak, że myślenie o tym, że coś się zdarzy sprawia, że to na pewno prędzej się zdarzy, bo jesteśmy bardziej, nie wiem, rozkojarzeni? Czy trzeba wyeliminować w ogóle myśli, że coś pójdzie nie tak, tylko skupiamy się na zadaniu? Hmm, no myślę, że najczęściej gubi rutyna. Eee, I Kilku znajomych zgubiła, niestety, więc. A myślenie o strachu nie jest złym, czymś złym, tylko w odpowiednim momencie. Nie, że wstaję rano, idę w góry i, myśl, i boję się, że nie wrócę. Tylko jeżeli się zdarzy sytuacja jakaś dla nas ekstremalna, z którą sobie musimy poradzić, no to ten strach też musimy rozgraniczyć go od, od adrenaliny bo adrenalina jedno, a strach to jest drugie i jeżeli nie przekalkulujemy sobie wszystkiego, jak wyjść z opresji, jak pomóc sobie uniknąć tego właśnie błędu to myślę, że to nie jest nic złego, tak? No bo strach jest czymś normalnym, nie? Mhm. Chyba każdy się boi w życiu, co nie tylko sportowcy się boją przecież. Ale jak y, można, czy ty, nie wiem, czy ty w ogóle miałeś coś takiego, żeby tak pokonywać ten strach? No i nie wiem, ja mam lęk wysokości i dla mnie wejście na drabinę to już jest problem. I zastanawiam się, czy to jest moje lenistwo, że ja nie chcę go pokonać i wchodzić na tą drabinę tak długo, aż przestanę się tego bać? Czy to jest w ogóle do zrobienia? Myślę, że problem jest yy, z wyjściem ze strefy komfortu. Nie z lenistwem, bo skoro myślisz o tym, to gdzieś to w tobie tkwi, tak? Ale ludzie boją się wyjść z tej strefy, a to jest bardzo fajne doświadczenie, żeby poczuć tą, ten dyskomfort psychiczny, bo naprawdę gwarantuje ci, że jak już zejdziesz z tej drabina, będziesz totalnie no ja powiem tak, wystraszona, to będziesz miała mega satysfakcję, tak? Jak zrobisz ten szczebel wyżej po miesiącu czy na drugi dzień, to będziesz miała, będziesz tam po prostu. Pełne portki miała, tak? Ale schodząc z niej, jak już staniesz na ziemi, będziesz bezpieczna, już wiesz, że w tym dniu nie musisz na nią wchodzić, jeszcze większa będzie satysfakcja tego pokonania. Mm -hmm. Tylko ciekawa jestem, czy to potem, mm, jak zaprzestanę, to, to nie wróci na tej zasadzie, że, że gdzieś. Najlepiej mieć cel. Czyli na przykład twoim celem może być czereśnia, tak? <grym> Byrzała czereśnia. <grym> Postawisz sobie drabinę, jak sobie zjesz dolną partię, a tam będą takie piękne, słodkie, czerwone, nierobaczywe. Czereśnie. i będziesz musiała pokonać dwa szczeble żeby sięgnąć, to będziesz miała cel do pokonania. I to jest myśl. Czyli jeżeli najważniejsze jest, żeby sobie założyć coś, po co sięgamy. Tak, bo ten strach to będzie tylko jakby czymś ubocznym. Będziesz musiała pokonać. Bo on nie jest strakt. głównym, nie jest głównym tematem. tak? tak. Mhm. Nie jest celem. Celem jest Czereśnia. A strach będziesz musiała pokonać. Więc. Yy... Trzeba właśnie sobie najpierw zbudować cel, bo celem też może być pozbycie się strachu. No ale jak go zrobić? No właśnie. Nie wiem, no się do góry, po górach. No ale jak zobaczysz sobie fajny punkt widokowy, fajny trekking, fajne schronisko. Czy tam, jeżeli chodzi o osoby, które nie lubią. Trekkingu uprawiać, spacerować. Jak będzie fajny sklep, nie będzie się dało do niego dojechać samochodem do promocji, no to już mamy cel, tak. No i nawet nie będziemy pamiętać o tym poświęceniu, o tym bólu nóg, tylko już mam, kupiłam. No tak. Okej, okay, a powiedz jeszcze, jakie są najbliższe plany i co chciałbyś zrealizować? Najbliższym planem no to wodospady. Trzy wyjazdy pra prawdopodobnie w następnym roku dwa w Norwegii i w Szwajcarii bo początkowo nasza lista wodospadów to była Wenezuela, RPA, dwa w Peru, dwa na Hawajach, dwa w Norwegii, Szwajcaria, Nowa Zelandia i Kanada. Zmieniły się pomiary. Nowe pomiary spowodowały, że Nowa Zelandia i Kanada nam odpadła na rzecz Szwajcarii i Norwegii. Czyli tak naprawdę na naszej liście są trzy wodospady z Norwegii, więc chcemy zamknąć Europę. Skorgę zrobiliśmy w Norwegii. Dziwicz, udało nam się jako pierwszym zjechać na świecie ludziom z tego wodospadu. Niesamowite przeżycie i niebezpieczne, ale udało nam się szczęśliwie wrócić, więc wracamy, zamykamy Europę w następnym roku. Trzymam kciuki, żeby to się udało, bo mam nadzieję, że wszystko pójdzie po Waszej myśli. I mam nadzieję, że pojawi się też jakieś kolejne wyzwanie, które będziemy mogli śledzić. W głowie wyzwanie sporo. Gorzej jest z czasem, jeżeli chodzi o realizację, ale na pewno po zakończeniu wodospadów mam w głowie kontynuację tego projektu, ale już nie, jeżeli chodzi o wodę, żywioł wody. Aha. Czyli trzymamy kciuki za coś nowego. Darek, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Gościem OSHI Speak Up był Dariusz Pachut. Dziękuję bardzo. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.